U mnie było tylko gorąco po tym pierwszym biegu, bo wiedziałem, że zaczęliśmy po prostu złą zębatką, później poszła dobra zębatka i tak do końca zawodów było, także nic jakiejś super rewolucji nie było. Myślę, że wszyscy są bardzo zadowoleni z obrotu tych spraw, bo na początku sezonu myślę, że każdy brałby krążek w ciemno jakikolwiek, także bardzo się z tego cieszymy, na pewno jesteśmy z tego dumni, na to cała drużyna pracowała i wiadomo, że taki sukces, mój pierwszy medal w życiu drużynowych mistrzostw Polski, także tym bardziej Buźka się cieszy. Bardzo smutne. Z tego powodu, że to właśnie również Częstochowa stoi na podium, ale oczywiście też gratuluję temu zespołowi, bo faktycznie częstochowianie byli dzisiaj po prostu lepsi. Jest to dodatkowo też smutne, bo dobrze rozpoczęli przecież torunianie to spotkanie i tym bardziej szkoda, że nie udało się tego dobrego początku przekształcić w dobre tak naprawdę spotkanie dla zespołu Roberta Lamberda, no ale cóż, mieli w tym sezonie wzloty i upadki i udało im się dostać do playoffów, również do tego meczu o brąz, więc faktycznie liczyli na to, że ten brąz uda im się wywalczyć, bo to by było na pewno świetne zwieńczenie sezonu, zarówno dla zespołu, jak i dla całego klubu. Zdecydowanie tak, to nie był dobry występ w naszym wykonaniu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko pogratulować drużynie Częstochowy, bo tak naprawdę nie mieliśmy tylu atutów, co w przypadku drużyny z Częstochowy, także polegliśmy i to bardzo, bardzo wysoko. Ja w sporcie nauczyłem się jednego, że nigdy nie można siebie stawiać na pozycji przegranej i nawet gdyby to spotkanie miało się odbyć jeszcze raz, to też wierzyłbym w nasz zespół.